Przechodzimy do kolejnego pytania. Pytanie kierowane do ministra aktywów państwowych, przygotowane przez posłów Koalicji Obywatelskiej, w sprawie planów i decyzji rządu w związku ze złożeniem przez posłów PiS projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, mającej na celu utrwalenie przedstawicieli obecnej władzy w zarządach i radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa po utracie władzy przez PiS. Pytanie z tezą. No ale dobrze, każdy ma prawo. Bardzo proszę, pytanie zadaje pan poseł Paweł Poncyliusz. Pani marszałek, Wysoka Izbo, pytanie nie jest tezą, ponieważ realnie skutek tej ustawy byłby taki, że na wiele lat wieczne stołki przypadałyby funkcjonariuszom PiS-u wskazanym przez obecną władzę i nieodwoływalnym po stracie władzy, czego PiS-owi serdecznie życzę. Ale trzeba powiedzieć szczerze, dobrze się stało, że opozycja może i stawiała tezę na wyrost, bo wczoraj Prawo i Sprawiedliwość i posłowie Prawa i Sprawiedliwości się wycofali z tej ustawy. Ale trzeba sobie postawić pytanie, dlaczego tak jest, panie ministrze? Czy to jest tak, że prezes Obajtek i inni, którzy mieli być chronieni tą ustawą, czegoś się boją? Czy boją się tego, że ktoś w końcu zajrzy do dokumentów Orlenu i innych spółek państwowych i zobaczy milionowe, na setki milionów fundusze promocyjne? Czy zobaczy różnego rodzaju umowy na doradztwo finansowe, doradztwo prawne, również opiewające na kwoty dziesiątków milionów, a pewnie na przestrzeni lat to setek milionów? Panie ministrze, pytanie jest takie, czy państwo się w ogóle zgadzacie z takim kierunkiem, kiedy takie wieczne stołki dla prezesa Obajtka i wielu innych mają trwać, bo jest to pewien ewenement. Ale ja rozumiem, że tylko tym można to tłumaczyć, że ktoś się boi, że ktoś z zewnątrz nagle zacznie weryfikować poczynania zarządów pod państwa władzy, za czasów państwa władzy. Dobrze się stało, że się wycofujecie. Pytanie dodatkowe, panie ministrze. Czy to nie jest tak, że prezes Obajtek po prostu odezwał się do posłów, którym zatrudnił różnego rodzaju szwagrów, członków rodzin i w związku z tym miał na nich nacisk, mówiąc, jak twoja siostra, matka, teściowa już pracuje w grupie przysłowiowej Orlen czy w jakichś tam spółkach w stylu PSE czy Gaz System, to teraz podpisuj się pod tym, tak żebyśmy mogli dalej pod ramię iść jeszcze przez wiele lat w tej spółce. Dziękuję. Odpowiedzi udzieli sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, pan minister Jan Kanthak. Bardzo proszę, panie ministrze. Pani marszałek, Wysoka Izbo, szanowni państwo, pytanie pisemne brzmiało w sprawie planów i decyzji rządu w związku ze złożonym projektem przez posłów. Więc chcę podkreślić, że planów i decyzji rządu nie ma żadnych, ponieważ projekty mają to do siebie, że albo są uchwalane, albo są nieuchwalane i wedle zapowiedzi ten projekt nie będzie procedowany, także można go uznać jako non-existence. Ale panie pośle, chciałbym, nie chcę wchodzić w rolę prezesa Obajtka, ale myślę, że dane finansowe, o które wy bardzo często krytykujecie spółki Skarbu Państwa, że przynoszą zyski, że osiągają olbrzymie sukcesy na rynku biznesowym, liczby świadczą same za siebie i wyniki finansowe Orlenu w porównaniu do czasów rządów słusznie minionych Platformy Obywatelskiej za okres 8 lat zysk Orlenu 2,9 miliarda złotych, a w czasie prezesury Daniela Obajtka zysk Orlenu 30 miliardów złotych. Myślę, że tego typu porównanie może szokować, ale też pokazuje skalę umiejętności dobrego zarządzania spółkami Skarbu Państwa, nie tylko przez prezesa Orlenu, ale przez prezesów spółek Skarbu Państwa. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pytanie dodatkowe zadaje pani poseł Katarzyna Lubnauer. Uprzejmie proszę, pani poseł. Chyba nie ma większego dowodu na to, że PiS zdaje sobie sprawę, że traci władzę, niż przepis koryto plus, butapren plus,
betonowy paśnik, jest jeszcze i kilka innych określeń tej ustawy, która miała przykleić tłuste koty do swoich stołków na zawsze. Natomiast ja bym chciała spytać się o jedną rzecz. W tej ustawie między innymi słyszałam uzasadnienie ze strony między innymi pana Sasina w sprawie tej ustawy, że chodzi o stabilność w spółkach ważnych dla państwa. No i zauważmy, że w Orlenie we władzach, w zarządzie 21 osób się przeszło przez ten zarząd. Niektórych, ktoś podobno był jeden dzień cały. W związku z tym ta stabilizacja w waszym wykonaniu coś dziwnie wygląda. Ja bym chciała spytać się po pierwsze, jeszcze do tych rekordowych zysków. Tak, rekordowe to są marże i rekordowa cena oleju napędowego ponad 8 zł. To jest właśnie źródło tych rekordowych zysków Orlenu. Natomiast chciałam się spytać, jedno zadać pytanie, czy kiedykolwiek jeszcze macie zamiar wrócić do tego projektu? Jeśli nie, to co was powstrzymało? Może pewność zwycięstwa. Bardzo proszę, panie ministrze, pan minister Jan Kanthak. Szanowna pani marszałek, Wysoka Izbo, ja współczuję naszym widzom, że muszą tego typu populistyczne hasła słuchać. Sejm jest od tego, aby pracować przede wszystkim legislacyjnie i merytorycznie, a nie od tego, żeby wymyślać jak najbardziej chwytliwe hasła, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Orlen ponosi zyski, uzyskuje olbrzymie, ale pani poseł, wielokrotnie z tej mównicy było mówione, że te zyski nie wynikają ze sprzedaży paliwa na stacjach paliwowych, ani z działalności na stacjach na przykład sprzedaży detalicznej, tylko wynika to z tego, że jest to koncert multienergetyczny i zarabia przede wszystkim na przemyśle petrochemicznym. I naprawdę proszę nie wprowadzać opinii publicznej w błąd. Pan poseł jest globtroterem, znaną osobą, która dużo podróżuje. Jestem przekonany, że w ostatnim czasie był pan w Niemczech, był pan we Francji, był pan we Włoszech i widział pan ceny na stacjach paliw. Dzięki działalności zarządów petrochemicznych będących w portfolio spółek Skarbu Państwa, ceny paliw w Polsce są jedne z najtańszych w Europie. I naprawdę skończcie z tą demagogią. Z jednej strony mówicie, że trzeba wspierać Ukrainę w jej wojnie z Rosją i tym, że są ofiarą i trzeba wspierać ich poprzez wprowadzanie sankcji, poprzez odcinanie się od rosyjskich węglowodorów, po czym z drugiej strony próbujecie krytykować na własne potrzeby, na użytek takiej dziecinnej polityki opozycyjnej, próbujecie atakować rząd za to, że skutecznie walczy z rosyjską hegemonią w zakresie węglowodorów. Panie pośle, naprawdę wstyd. Wstyd, bo albo jesteście za popieraniem i wspomaganiem Ukrainy i łączymy się w tym żmudzie i w tym problemie, który jest związany z tym kryzysem energetycznym i wspieracie w tym polski rząd i Unię Europejską, albo wszystko kontestujecie i krytykujecie. Także zdecydujcie się i opowiedzcie się, po której stronie jesteście, bo naprawdę czas nastał, żeby powiedzieć, czy jest się po stronie Polski, czy po stronie Rosji albo innych państw, które próbują zdestabilizować sytuację ekonomiczną i gospodarczą w Polsce i w Unii Europejskiej. A jeśli chodzi o zarobki, to warto spojrzeć do własnego ogródka w spółkach Skarbu Państwa, ile zarabiali prezesi za waszych czasów, jak wyglądała minimalna krajowa, kiedy Polacy zarabiali po 4 zł za godzinę, a prezesi zarabiali ponad 2 miliony złotych rocznie. I tyle komentarza. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie ministrze.